Witam w mobilnym studio kanału AVIT. Tym razem jesteśmy na imprezie, która nazywa się Pro AV Competence Days w Krakowie 2025. A moim gościem jest... Sebastian Pawlak, Pawlak i Pro Audio. Jesteście bardzo znani w branży, ale my chyba rozmawiamy tak na fotelach po raz pierwszy. No, zgadza się. Jesteśmy znani, ale fotel pierwszy raz zawsze w biegu, w ruchu, na stojaka, tak? No i szczerze mówiąc, znamy się, nas bardziej znają z branży broadcastowej, ale okazało się, że i w AV-ce jest co robić. Mimo, że przez 7 lat czy 6 lat ostatnich byłem tu gościem, dzisiaj jestem po stronie sponsorskiej. No właśnie, zmieniła się twoja rola podczas tej konferencji organizowanej przez firmę Sharp. Dlaczego zmieniliście decyzję i postanowiłeś właśnie być sponsorem też tej konferencji? Pierwsza rzecz to jest fajnie. I zawsze było fajnie, podoba mi się to. W sumie ja w branży też jestem tyle samo czasu, co Sharp, NEC. Cały czas jeszcze tego słowa NEC będę używał, bo lubię. I jest widać potencjał, tak? AV-ka rozwija się bardzo mocno i mimo, że ludzie znają nas, trzeba było ten produkt, który mamy dosyć unikalny, było go tu pokazać po prostu. Co z tego, że któryś z klientów do nas sobie dryndnie zadzwoni i powie, słuchaj, bo ja bym chciał to, ale nie mów temu. A jednak potencjał jest tam, żeby wszyscy usłyszeli o tym, co mamy i co możemy zaproponować. Tu są chyba takie warunki, że dobrze się prezentuje takie nowości, takie nowe rozwiązania. Tak, nowe albo unikalne, tak? Bo czasami unikalne są dla innych zupełnie nowe, mimo że istnieją na rynku nawet 30 lat. Tak, to jest miejsce super, no i chędzony, to jest uważam genialne posunięcie, lepsze niż wykład na sali plenarnej. Jako firma Pawlaki Pro Audio, bo tak należy powiedzieć, oferujecie jako dystrybutor dyskretne systemy głośników Key Array, tak zwany włoski sznyt. Tutaj chyba przyniosłeś, żeby to pokazać. No mógłbyś tak o tym też teraz coś więcej opowiedzieć? No tak, to chyba istotnym elementem układanki dla tych, którzy mnie znają, wiedzą, że 7 lat temu stwierdziłem, że już nigdy więcej nie będę zajmował się dźwiękiem efektowym, koncertowym i po prostu nie. Nie pytaj o przyczyny, ale tak było i po prostu pewnego razu... Ja myślę, że możemy o tym porozmawiać kiedyś na podcaście. Mamy też podcasty. Pomysł. Super. Słuchaj, no więc, no tak, no pojawiamy się z produktami, które są unikalne. Niekoniecznie nowe. Znaczy, mogą mieć na przykład nową wersję, ale one istnieją i są. Tylko, że polski rynek jest przyzwyczajony do rzeczy tradycyjnych. Taki głośnik, który znamy by definition, tak? Widzimy głośnik duży, bo on musi duży być albo wielki, albo coś, a nagle się okazuje, że no, jest głośnik mały. Ale mały, no to on nie będzie grał, tak? I z tą naszą zajawką nawet przed targami. Złote, ale skromne, tak? Mamy głośnik, który jest wielkości batonika, tak? I on nie gra. Każdy mówi, nie, no przecież to nie będzie grało. No okazuje się, że będzie grało. Wygląda jak zabawka. No, wygląda jak zabawka, tak? Ale tam jest technologia prosta, technologia, która pochodzi z początku XX wieku. Liniówka, no znowu, by definition, tak? Mamy 4 przetworniki i to gra. 2 takie głośniki potrafią nagłośnić przestrzeń rzędu 25 metrów kwadratowych. Background. Niewiarygodne. No, niewiarygodne. Ja też nie wierzyłem, kiedy mi to ktoś pokazał. No i to był ten moment właśnie, o czym kiedyś sobie na kanale porozmawiamy, że no jednak wrócę, tak? Ale to jest też chyba taki znak, że no, mówiłeś, że zrezygnowałeś z jakichś tam powodów z tego audio, ale jednak to audio jakoś się rozwija. No rozwija się, no i to właśnie zdziwiłem się, że w tej przestrzeni, bo ja w sumie... Niektórzy mówią, co tu jeszcze wymyślić, prawda? No i okazuje się, że proste rzeczy, jak ktoś mówi, najciemniej jest pod latarnią, ale tu jest rzecz prosta, 4 głośniki w rzędzie i nic więcej. Tam nic więcej nie ma żadnej zwrotnicy falowodów, nie ma nic. Wspominałeś, że to jest taki dyskretny dźwięk, ale co to w zasadzie znaczy? No właśnie, z dyskretnym dźwiękiem to nie jest tak, że ma być tego nie widać. Dyskretny dźwięk oznacza to, że to ma być w przestrzeni, powiedzmy, tej architektury wnętrza czy architektury na zewnątrz. Dyskretne polega na tym, że nie rzuca się w oczy.
nie rzuca się w oczy, może... Ale czekaj, dźwięk nie rzuca się w oczy, to... Znaczy się, głośnik nie rzuca się w oczy. A, jego kształt, wygląd. Jego kształt, wygląd, tak? Czyli będziesz go miał przed oczami, na wierzchu, na ścianie będzie wisiał, ale on jest to taki, no, a może to jakaś ozdoba, ktoś szlaczek jakiś puścił sobie, co to jest, tak? Nie zwrócisz na to uwagi. Dyskretny dźwięk polega... Chyba jest taki nowy trend w ogóle teraz. Ciężko mi jest to ocenić. Mieliśmy parę newsów na kanale AVIT na ten temat i wiele instytucji, organizacji, kościołów rzeczywiście robiąc instalacje życzy sobie no właśnie takiej dyskretnej aranżacji wnętrza, szczególnie jeśli chodzi o głośniki, żeby się nie wyróżniały. No jest ten trend. No, się, patrząc przez pryzmat chociażby KRA, oprócz tego, że mamy, powiedzmy, no, zwykły produkt, niech on będzie zwykłym produktem, do czynienia mamy z niespotykanym designem, prostotą, mikroramka, tak? I teraz okazuje się, że w sumie no, KRA, tak jak każdy inny producent, no, oferuje gamę produktów do zastosowania w restauracji, knajpie, teatrze, koncertowy, tak? I to portfolio jest zawsze szerokie. Nagle okazało się, że ten unikalny design dostrzegają architekci wnętrz. Ta mikroramka, o, to fajne, małe, świeci się, kolor może taki być, to ja to wrzucę sobie tutaj i nagle profesjonalny dźwięk trafia również pod strzechy rezydencji prywatnych. A konsumentów. Tak, konsumencki rynek, przy czym konsumencki rynek myślę, że zaczyna bardzo mocno korespondować z tą naszą AV-ką profesjonalną. Ci wszyscy nasi koledzy, partnerzy, siedzieli w grubych instalacjach, ale nagle okazuje się, że zapytań jest bardzo dużo i tej techniki jest coraz więcej w rezydencjach prywatnych i tam jest, krótko mówiąc, pieniądz. To jest chyba też ciekawy taki trend nowy. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Zaczyna się rodzaj naśladowania jedni drugich. Też troszeczkę. Ale tak. To myślisz, że producenci, jak właśnie tego głośnika, narzucają taki odbiór tego typu rozwiązań, że po prostu wymyślają coś takiego i to się dzieje, czy dostrzegli, że jest potencjał? Ja chyba jednak widzę naśladownictwo, że ktoś ma to, ja też bym chciał mieć. No i teraz pytanie, w jaki sposób dokona tego i czy zrobi to na tym samym poziomie i we właściwy sposób, tak? No bo zawsze ten, kto był pierwszy, no z reguły pierwszy jest lepszy. Jeżeli ktoś będzie lepszy, szapoba, tak? Ale... No, jeżeli rynek potrzebuje, no to wiadomo, że każdy producent odniesie się do tego i będzie kombinował, żeby w tej niszy znaleźć się. O, to jest może dobre słowo, nisza. No tak. Gdyby to nie był niszowy produkt, to w ogóle bym na niego nie zwrócił uwagi. Znaczy w ogóle na niego nie zwróciłem uwagi, bo ktoś mi go pokazał i się okazał niszowym produktem. Lampka w głowie pęk, no chyba wrócę. No dobrze, ale oprócz tego produktu tutaj przyniosłeś i postawiłeś na stoliku jeszcze dwa produkty. Coś, co wygląda jak mikrofon, chyba się nie mylę, i coś, co wygląda jak taki dosyć potężnie zabezpieczony przewód. Przewód, no tak. To skoro jesteśmy przy KRA-u, to skupmy się na tym przewodzie. No i znowu mamy produkt unikalny na skalę światową, bo to jest jedyny produkt na rynku. Jest to model Anaconda. Jest to jedyne na rynku liniowe, elastyczne źródło długości 2 metrów, które można w dowolny sposób formować. Zastosowanie tego produktu ogranicza wyłącznie wyobraźnia tego, który wymyśli, co z nim zrobić. Czy to będzie, nie wiem, pomieszczenie w stylu loftowym i ta anakonda sobie będzie, za przeproszeniem, dyndać jako element wnętrza, czy wbudujemy to chociażby... Jak prawdziwy wąż. No, wyobraź sobie, że potrzebujesz w studio, tak jak siedzimy sobie tutaj, odsłuch indywidualny. No masz stolik, dlaczego nie... budować tego w obręb tego stolika. I masz monitor, nie widać go. Znowu dyskretny dźwięk. To można schować, to można uformować. Nie wiem, modne są grające drzewa. No nic prostszego, tylko owinąć anakondą kawałek konaru i mamy grające drzewo. Ale co to jest to grające drzewo? No, słuchaj, wiesz co, któregoś razu ktoś się nas pytał na bodajże chyba stulecie, nie pamiętam, urodzin Paderewskiego, czy podobna okoliczność, że będzie projekt międzynarodowy. Paderewski związany był, wiem, że był jakiś temat z drzewami związany z ochroną przyrody i że grające drzewa, bo muzyka
muzyka, przyroda, że będą jakieś eventy na świecie i szukają czegoś, co by pozwoliło drzewom w miejscu, gdzie to się będzie grać. No i tak, żeby tego nie było widać, tak? No, żeby schować ten głośnik. A czyli głośniki były ukryte gdzieś w konarach drzewa. Drzew, tak. To był taki pomysł. Na to nie wiem, czy z tego wyszło coś, bo to był taki moment, gdzie ktoś się pytał. Ale no to mówię, ktoś miał pomysł znowu na coś, tak? I mówię, idea jest ta sama. Dokładnie. Także znowu ogranicza nas wyobraźnia. I to jest fajne. To jest fajne, kiedy po prostu dostajesz produkt i to ja z tego zrobię to. Ja na przykład bardzo sobie cenię integratorów, którzy w taki sposób podchodzą do biznesu. Tu mogę, nie wiem, pozdrowić Szymona Kowala, odjechany człowiek na maksa z projekt Multimedia, który po prostu szuka dokładnie niszowych rzeczy i ma pomysły odjechane. I życzę każdemu, żeby w taki sposób podchodził do biznesu, tak? Bo to tworzy nie konkurencję, ale właśnie ten sznyt. Mamy sznyt w postaci produktu, ten włoski, mamy włoski sznyt. Sznyt w instalacji. Muzeum w Trzęsaczu. Znasz miejsce. Kiedyś sobie kościół stał 2 kilometry od morza, w tej chwili tak, ściana. Tak, jedyne takie na polskim wybrzeżu. W Trzęsaczu zrobiono muzeum poświęcone, powiedzmy, tej ewolucji, tak, przesuwania się tego brzegu. I to jest malutkie pomieszczenie, może masz 64 metry kwadratowe, podzielone tak jakby w kratkę na 4 pomieszczenia, gdzie przechodzi się i opowiadana jest historia tego miejsca. Pięknie urządzone w środku. No i nagle wchodzisz i widzisz wielką kobyłę, która wisi tam w postaci głośnika. Znaczy, no może nie kobyła, ale jest duży. Mógłby być mniejszy, bo wystrój jest naprawdę fajny. W ogóle świetnie. Nie wiem, czy to Agata nie zrobiła przypadkiem muzeum tego. Genialne miejsce, ale wszedłem tam z dziećmi, bo dzieciństwo spędzałem na wakacjach tam. Mówię, no super, ale od razu ja oczami wyobraźni zobaczyłem coś, czego nie będzie widać. Bo byłoby fajniej, nawet w ramkę okna, które gdzieś tam jest, wrzucić, tak? Nie ma, po prostu nie ma sprzętu, ale jest dźwięk. Agata, robota świetna. No dobrze, ale tutaj musimy jeszcze opowiedzieć chyba o tym mikrofonie, bo też go przyniosłeś. No właśnie, mamy trend, dzisiaj wszystko jest cyfrowe. No i znowu mamy włoski produkt, produkt marki Visicom, który jest cały czas analogowy. No i teraz okazuje się, że no mamy zadanie nagłośnić jakąś przestrzeń. No i ta przestrzeń ma na przykład 64 hektary. I no ten mikrofon działa bez jakichś tam pomocniczych rzeczy, wzmacniaczy, ze zwykłą pasywną kierunkową anteną 700 metrów. Cyfra dzisiaj kończy się, no nie wiem ilu metrach, nawet nie będę mierzył, tak? I okazuje się, że zadanie jest i zadanie wykonać trzeba, no ale co nagle, kiedy mi ten zasięg skończy się, nawet tych 700 metrów, tak? No ja mam opcję w postaci Visicoma, że mam systemy transmisji RF-u poprzez światłowody, bardzo zaawansowane, tak? I wykorzystujemy takie rzeczy. Tu podczas hands-onów na naszej prezentacji mamy takie wtrącenie delikatne w postaci torów wyścigów konnych na Służewcu w Warszawie. To jest właśnie 64 hektary powierzchni. Jak to mówi, po przekątnej owalu, takie matematyczna niezgodność, tam mamy prawie 1,5 kilometra, tak? I trzeba nagłośnić i objąć mikrofonami całą przestrzeń. Zrobiliśmy to, bo to było jedyny produkt, który mógł to zrobić, tak? To jest tak, jak mówiłeś, stara technologia jakby odkryta na nowo. Dokładnie. Znaczy dzisiaj, wiesz, ja nie mam nic przeciwko cyfrze, tak? Tylko tą cyfrę dzisiaj klepią tak jak mantrę. Jeżeli nawet w jakichś postępowaniach pojawia się, no, że ten grunt tam się komuś gdzieś trzęsie, że ta cyfra wylecieć ma, to nagle zróbmy kodowanie. No tylko komu w Polsce jest potrzebne kodowanie? Jeżeli nie jesteś instytucją rządową albo militarną i nie masz wywiadów, wydarzeń, gdzie używasz bez przewodów i ma tego nie słyszeć nikt, to komu, to jasnej cholery, potrzebna jest cyfrowa enkrypcja sygnału, kodowanie, tak, w domu kultury, w kościele albo gdzieś tam. No i kościół, doskonała rzecz, tak? W kościele bardzo często oszczędzają na tym i odchodzi ksiądz od ołtarza na odległość 4-10 metrów i kończy mu się zasięg. Ostatnio byliśmy w jednym z kościołów warszawskich, przeszliśmy się po całym obiekcie, zgadzało się,
Po czym Łukasz powiedział, proszę księdza, to ja teraz pójdę na drugą stronę skrzyżowania. 6 pasów w jedną, 6 pasów w drugą. No to poszedł sobie, nie? Do kościoła przeszedł wszędzie. Zasięg był. Na zwykłych bacikach, bez żadnych anten kierunkowych. No da się, no. I to są nisze. To są właśnie produkty niszowe, które uwielbiam, tak? One może nie są tanie, ale one są fajne, robią fan. Jeżeli miałbym się zajmować czymś, czego nie lubię, to w ogóle bym tego nie robił. O, i tak to wygląda. No są może fajne, bo się nie starzeją. Moim gościem był Sebastian Pawlak. Nieustająco. Bardzo dziękuję. Audio. Bardzo dziękuję. Dzięki serdeczne.